w naszej firmie najważniejszą rolę odgrywa wśród wszystkich sprowadzanych i dystrybuowanych alkoholi odgrywa whisky. Ktoś zada pytanie, dlaczego whisky, a dlaczego nie inne trunki. Każdy ma swoje upodobania. Dla nas whisky jest rzeczą wyjątkową, inną od wszystkich innych alkoholi. Niektórzy wręcz whisky nazywają szkockim złotem, produktem, bez którego pewnie Szkocja by nie istniała. Podstawową różnicą pomiędzy whisky a pozostałymi alkoholami jest okres, który jest potrzebny do tego, żeby whisky była gotowa i nadawała się do picia. W przeciwieństwie chociażby do wódki, która od razu po przedestylowaniu może być butelkowana i sprzedawana zgodnie z definicją ustaloną w 1915 roku przez Komisję Królewską. Jednym z warunków, który musi być spełniony, żeby whisky była nazwana whisky, jest to, że ma ona leżakować minimum 3 lata w beczkach, w tej chwili dębowych. Jeszcze niedawno wymóg leżakowania w beczce nie określał gatunku drewna, w którym ma leżakować. Natomiast od 1990 roku jest ten zapis uszczegółowiony i to ma być beczka wykonana z drewna dębowego. Te 3 lata minimum spędzane w beczce przemienia kompletnie nasz destylat z bezbarwnego, ostrego płynu w coś, co można nazwać magicznym trunkiem. Twierdzą wtajemniczeni w to, że 60% wpływu na produkt finalny, ten, który otrzymujemy w beczce, ma właśnie drewno, gatunek drewna, rodzaj drewna, jakość drewna, w którym nasza whisky leżakuje. Co więcej, każda z whisky, jeżeli będziemy mówić o gatunku single malt, czy whisky jęczmiennej, czy jak niektórzy nazywają to whisky jednorodnej, bo taka whisky była tworzona przez setki lat i taką whisky pili pierwsi Szkoci. Jest to whisky, która jest przypisana do konkretnej destylarni. Nosi nazwę destylarni, konkretni ludzie w konkretnym miejscu ją produkowali. W związku z tym, trzymając w ręku butelkę takiej whisky, możemy się cofnąć razem z nią w ujęciu historycznym do miejsca, w którym ona została stworzona. Ba, jesteśmy w stanie nawet odtworzyć zarówno proces destylacji, jak i osoby, które w tym procesie destylacji brały udział. Jeżeli chodzi natomiast o alkohol typu wódka, wszystko to jest bezimienne, wszystko to jest bez jakiejkolwiek historii, bez jakiegokolwiek ducha. Oczywiście podobną regułę stosuje się w przypadku innych leżakowanych destylatów typu koniak, armaniak czy kalwados. Niemniej umówmy się, najdłuższy okres leżakowania w beczce dębowej posiada właśnie whisky, bo ten okres leżakowania 3-letni to jest to minimum, które określa definicja. Natomiast oczywiście wszyscy znamy whisky, które leżakują 15, 18, 21, 30 i 40 lat, czy tak jak w naszych zasobach posiadamy takiego białego kruka whisky, która była destylowana w 1957 roku i butelkowana dopiero po spędzeniu 50 lat w beczce dębowej, w której uprzednio leżakował Bourbon, butelkowana w 2007 roku. Jak więc widzimy, to 50 lat w beczce w przypadku tej naszej whisky powoduje, że każdy inny trunek nie ma takiej głębi, takiej historii, jak ta nasza whisky. Co więcej, destylaty typu koniak, armaniak z reguły są trunkami blendowanymi, czyli są mieszane różnego rodzaju roczniki, różnego rodzaju beczki, jak również miejsca w podregionach, w których winogrona były zbierane. W przypadku tej whisky jednorodnej, tak jak wspomniałem na wstępie, jest to konkretne miejsce, konkretna lokalizacja, jedna mała destylarnia, w której z reguły pracuje garstka osób. No i ten cały czas, który się liczy od chwili zasiania jęczmienia na wiosnę,
kilka miesięcy na polu, później około 2 tygodni obróbka w destylarni, no i później te lata spędzone w beczce powodują, że następuje magiczna przemiana, tak jak przemiana larwy w motyla.